Dzień dobry moi mili, witajcie w 42 odcinku Kronikarzy z Kolonii. Jest z nami mój sąsiad Oskar. No jest, tym Tak, jeszcze. dzisiaj nietypowo, bo zaczniemy w dwuczęściowe, bo jest ten odcinek. W pierwszej części mamy marzec, w drugiej części będzie już kwiecień. W tym odcinku zajmiemy się, jak widzicie tutaj zostało zaorane pole. Wyciąłem drzewa, pora już do końca, także te pole już do końca zaorane, tutaj już też. W dalszym odcinku, czyli już w kwietniu, będziemy tutaj ogarniać, no bo sąsiadik nie ma do ogarniania. Ja też miał nowy nabytek do mnie przed w marcu, ale stwierdziłem, że znaczy zapłacony już, znaczy nie jest zapłacony. Udało mi się tak zrobić, że mogę w kwietniu go zapłacić, więc ja w kwietniu go zapłacę. I jadę następnie ostatni transport drzewa zrobić, bo trzeba pieniążki jeszcze pozarabiać. Sąsiad, co tam dzisiaj będzie, znaczy teraz aktualnie chyba nic nie robisz, nie? Tak, znaczy ustawiam siewnik do kukurydzy. Ja już mam sąsiad jedne pole zaopnowane, więc mam przygotowane podsiewy, bo sąsiad, jak ktoś nie widział, w poprzednim odcinku kupił sobie siewnik do kukurydzy, więc może siać i u mnie, u siebie. No, potrzebowałem już w końcu większy siewnik, bo tym już było. A tamten jeszcze stoi, o? Ja czego nie sprzedałeś? Jo, jeszcze stoi. No, mam wystawione na Elixie, mam ktoś dzwonił. O, to będzie ciekawie. Może go ci się uda sąsiad sprzedać. Dobra, i dojeżdżamy i sprzedajemy, tam drzewo już zostawię, potem szwagier się przyjedzie po przyczepę. Dobra, sorry, wymusiłem, ale już, no, jak już wymusiłem, to trudno, to ja już jadę. Ci powiem, że mam fajny transport tego drzewa, nie? Udało mi się to tak, ostatni wielki transport. Trochę tych drzew tam było, na razie z wycinką drzew mam koniec, ale jest wielki... A, bo ty z drzewem działasz, o? Jo, jadę ten ostatni transport drzewa, wywieźć na odcinku, a te mówię. mam takie ścinki, mam No to takie dobra, ścinki. ja już jadę ostatni transport tutaj. Załatwione, wszystko mamy. No i co, ja to sprzedaję i będziemy się w kwietniu widzieć, nie? Jo, No. pewnie, jo, bo to nie ma co, dobra. Zobaczymy, ile za ten transport dostanę. 11,5 tysiąca. Ładnie, w sensie. No, ja zarobiłem za drzewa chyba 50 tysięcy, nie całe, tak 40 już chyba powinno być. No, plus minus. Dobra, my także tym fajnym akcentem pieniądze 71 600. Te saldo niedługo się zmieni, ale to zobaczycie w drugiej części odcinka, także my robimy krótkie cięcie. Oskar teraz jest ze mną tutaj, o. I co, i widzimy się za chwilę już na gospie mojej, także co, do następnego, do później, nie do następnego, także do później. Także witam was po małej, krótkiej przerwie, już mamy kwiecień, 2 dni od tego czasu minęło, ale nie było nic więcej do roboty, jest dalej ze mną sąsiad, nic się nie zmieniło. No, jestem. Czekamy na lewe ciste z nowymi nabytkami, ale jakie to będą, to zobaczycie. Case'a mam poczepionego do mojego starego pługa, sąsiad ostatni sezon tego pługa, nie? Bo podczas koszenia tych, tam wiesz, tych, no, powiększania pól przy tych lasach, przy tych korzeniach. No, korzenie, o. Jezus Maria, nie? Ja myślałem, że Case'a będę miał do wymiany już. Także no, ja tutaj poczekam na lewiciste pieniądze, jakie takie są. 70 tysięcy na koncie. Jeszcze. To ja się, wiecie co, ja się wyjadę 30 na przez ten czas. Bo dzisiaj będzie akcja Łobornik. Zetorek. Już na mojej farmie pojechał siać soję, bo terminy gonią. Sąsiad, to ty dzisiaj będziesz robił? A siewy, siewy. Czekaj, to za ten czas, jak tutaj jeszcze nikogo nie ma, się fowa ustawię na swoich maszynach, które dzisiaj będę robić. No i co, czekamy na lawecistę, który przywiezie mi coś, co bardzo dużo zmieni na moim gospodarstwie. Tylko gdzie ja to dam? Gdzie ja to zmieszczę? No dobra, na razie wiem chyba, gdzie to postawię. Pracuj, a idę po drugiej gozitura. Dobra, i o tutaj kukurydzę zaczęliśmy już zbrać z mojego silosu. Ale to chyba widzę, mówię w ostatnim odcinku, nie. O sąsiad, u mnie to, aha, to jest pierwszy odcinek, bo w ostatnim odcinku co było u ciebie? A, siebie, jęczmienia miałeś, nowe nabytki. Jo. Dobra. No, obornika za dużo mam. O, jest on. Sprowadzony prosto z Niemiec, ojoj. Sąsiad, ty wiesz co kupiłem, czy ty nie? Czekaj, ja temu panu... Sąsiad! Czekaj, czekaj. Ja tym zetorem, tym drugim nie mogę ciągać u zestawu prawowego. Czemu? Dwuja i gaz do chuj i przód idzie do góry. O, ja tam będę... Ja nie wierzę w tych... A, panie dobry! Ale pan tam nie... Pan musi. Dobra, pan nie przejadą. Dobre, dobre, niech przejadą, bo nie, to. Bo to takie tumany są. Jo, dobra, ja tu będę stał. Pan możesz wjeżdżać.
Także tu jest mój piękny, nowiutki nabytek. Pomóż panu tam kierować. Spokojnie, damy radę. Panie Tempotek, to już jest... Jezus Maria, nie podjeżdżaj mu blisko. Ale tam pan ma ale fajne Volvo. A te napisy, te Continental na tych oponach z lawy, te takie średnie. No, ale już taką dostałem, no to już nie poradzę i się nic. Cześć, sąsiad. A siema, siema. Pan, ja, pan tak nie napina tego zestawu. Spokojnie. Dobra, dobra, o. Za mało, ewidentnie za mało bramy już mówią. No takie nabytki. No, ciasno, ciasno tutaj. Sąsiad, przestawić ci go turem. Tą bramę. No dobrze, 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 pan, no. Osobówki no. Z przodu. Już zachciał się jechać na oględziny nowego nabytku. Spierdzielam. Może ja panu trochę pomogę, co? No. Chcesz jak wam pomóc wam, czy coś? Nie, o. Już... O. Jest. By się pan tak nie męczył, nie? Ja tak, kurna, tego... Tą 30 dobra, trochę... dalej nie będę wjeżdżał. Dobrze, ja tu tam... Pan wygaśnie mi światło, dobrze? Ja tam zdjęcia porobię takie na pamiątkę. O. Dobra. Także tutaj nowy nabytek prosto z Niemiec prowadzany. Uj, pięknie pan mi to złoży. No to tak, ja tu zrobię dwa zdjęcia. Ile tam było, pan pamięta? Nie, 37 500, nie? Tak, tak, zgadza się. 500 zł za transport będzie odpowiednią ceną? No dobra. Trochę mało moim zdaniem, ale za taką trasę. A to nie, bo on nie był w Niemczech całą drogę. A. To inny kierowca zjeżdżał. No, a to za ten pan z Niemiec to za gwarantował mu, nie? No. Dobra, panie, chodź tu panie jeszcze, panie kierowco. Tu jeszcze, gdzie pan kierowca jest? Proszę bardzo, tutaj dwie flaszeczki jeszcze. Za szybką robotę. Podziękował, podziękował. Proszę bardzo, mogę z nim zjeżdżać? No to nie no, laweta szefa, więc ja zjadę. Na bezpieczeństwa. Sąsza mi 30 kradnie, sąsza 30 nie idzie na chciałem po prostu przystać, by czasem nie zahaczył o nią. No jest piękny, jest piękny klasik. Sąsiad, bierz ciągnik i ściągaj jej wózek. Nie ma ciągników. To na chuj kupowałeś... O Boże! Ja nie wierzę, co się stało. Puść, bo ciągniesz przyczepę ze sobą, sąsiad. Ja? No, przyczepę przystawiłeś. O Boże. A, no jest piękny. Dobra, to zjadę Kejsem czy sąsiad. Sąsiad ma większe wprawę w to. I to były problemy z transportem? Nie, na spokojnie. Tam tylko trzy strajki, o, pod drogą. Jo. Nie, mógł pan tam napisać, nie, że on, no jest piękny, ja tam wejdę do niego. Nie no, widzieli, że dla rolnika to aż tak źle nie było. To się za nie w pole dzisiaj jadę, nie? Co będziesz kurwa kosił? Nie wiem. Piarnisko. Że nie ma miejsca do niego. Mamo, masz wiatr, to przyczepę wypierdol i będziesz miał. Czekaj, tu a nie, mam. Tak na oko. Samozbierającą. Tak na oko się tu powinien zmieścić chyba, nie? Nie. No na oko. Przyczepę samozbierającą sąsiad wywal. I będziesz miał pod wiatr. Dobrze, o panie. Już pognieciony. Sąsiad, ty mnie w ogóle słuchasz? Jo, nie wjadę tu. Dobra, ja nie wjeżdżam, na razie niech on tu tak stoi. I rozrzutnik przypierdzielił. Dobra, tu go. Dobra, to... No, zjeżdżaj, zjeżdżaj. Pan tam ma coś do picia, jo? Sąsiad, masz coś? Opijamy go, trzeba go... Chyba nie mam. No. W twoim piersi nie ma nic. Kurde. A bo to w tym drugim wszystko było ostatnio. Było fajne saldo pieniędzy, ale no niestety. Kombajn trochę kosztował. Niestety, nie ma nic za darmo. Nie no. Dobra, panie, czekaj. A tu panu jeden pas odpięto, pan masz go z powrotem. O. Dobra, się tu przejadę. Co? Sprawdzasz coś, czy co?
W klasie? Nie. Pasy chowam. U mnie wszystko musi w lawecie być poukładane. No i ona tylko tak się pytam, bo pan kuca przy tych kołach. Ja nie wiedziałem, że pan się zajmuje też jako lawecista pan też, bo to, że z transportu, to, że w akcji kukurydza u nas pan jeździ w odwozie ten, to już wiem, nie? Wielozadaniowy. No, tak jak wiesz, tak jak on na sezon właśnie idzie na odwóz, a reszta to wiesz co mu se robi na lawecie, co takiego. Dokładnie. No to też ostatnio trochę później fajną macie te Volvo. A już swoje ma przelatane w przyszłym sezonie, prawdopodobnie nówkę będzie ściągał. O lala. Dobrze, to w następnym. Wiesz, musi się rozwijać. No. Co ty nie będziesz woził? Nie ognuj, dzisiaj będę wozić. Powiem szczerze, że te stare lepiej chodzą niż te nowe. To jo. Dobra, to ja się zwijam już do Dzięki. Siebie na bazę. No. Ja Miłego. Też się zwijam do siebie. Do następnego. Jo, do widzenia. Tak to. Jaka tu panu kuwa zablokuje ten ruch? Stój, no jebaniec. O ja. Ty gnido, ty za przydwa, wypier. Ty za plut... Nie, jak to było? Ty za plutoś... Świnio? Jo. Chyba tak. Ty kłamco, pier. Tak, nie. Dobra, jak on jedzie, to ja też jadę z nim, nie? Ty jedź. Dopóki blokuje. Sam się na strajkach już jest. Jo. Ale pedaluje. Miał tak jak ty. Ja mam. Ja ci zaraz szybko piego oddam. No, także nowy nabytek piękny przyjechał do nas. O, cześć sąsiad. Cześć. A co ty sąsiad tu się jesz? Co je, jo? Jo, co je. No. Agregatu trochę lekki jest, no. Jo? Jo, podnosi go. Ciekawe, jakby mój dał radę. Nie wiem. Ale do agregatu on jest lekki. Ale pojechał lawecista i zniknął mi już. Z radaru. To się jak tam oceniasz mój nowy nabytek? Mam dobrze. Jak ktoś pewnie się może zastanawia, czemu nie kupiłem bizona, dlatego iż po prostu nie opłaca mi się kupować bizona, dlatego że ja wiem, jaki sąsiad kupi za sezon, za dwa, no nie aż takie dalekie przyszłości kombajn, który nie ukrywajmy, gdybym kupił bizona, to by mi się w ogóle nie opłacało, bo byłbym tak naprawdę dwa kombajnie od sąsiada plecy. A tak, jak w przyszłości się kupię kolejny kombajn, to będę na równo sąsiadem, nie będę o dwa kombajny w plecy. Po drugie, to nie jest aż tak, ta seria nie jest taka typowa, że musi mieć bardzo w rozwój duperele. Znaczy to na pewno, ale że po prostu nie chciałem tu mieć bizona, to mogę wam powiedzieć na 100%, że w drugim sezonie naszej serii kronikarze z innej mapy. Pierwszy kombajn, który ktoś z nas kupi, to będzie bizon, bo wtedy będziemy bez bizona. Ale skoro stwierdziłem, że sąsiad ma bizona i jeszcze go ma przez jakiś krótki czas, no to się nie opłaca, żeby były dwa kombajny na serii. Zwłaszcza, że późniejszy kombajn od sąsiada no zrobi robotę taką, żeby było mi ciężko już go dogonić. To fakt, a co powiesz też to, że ja cię na spokojnie sprawiedliwiam, bo ty kupiłeś, jak to ci powiedzieć, kombajn używany, a nie... Jo. Nówka, jak to powiem. A po drugie, po prostu jak zobaczyłem ten kombajn, i to ja wiedziałem, że on tu wpadnie. Bo ja po prostu od początku serii chciałem ten kombajn tu kupić. Kudałem teraz wzięły logi. Lawecista spowodował, nie? Klątwa bizona, że nie kupiłem. Ja nie wierzę. A to niech ta klątwa idzie precz, bo tu już są dwa bizony. A ja przecież tam cię trzymają, nie? Od usługodawców jeszcze przecież oni mają tego giganta. Sąsiad? No. Ty jesteś obok mojej gospy, nie? No, jestem bardziej koło ciebie niż koło gospy. No ale blisko mnie... Aha, dobra, dobra. A co? A nie umiałbyś w następnym, jak przejeżdżę, przyniesie obciążnik? A co, dźwiga się? No, bo to leci tylko nie dźwiga, no. No, zaraz ci przyniosę. Ale co, pług, kultywator jako obciążnik? Nie, obciążnik leży tam na przodzie gospodarstwa. A, zapomniałem, że ty zespowałeś przecież. No. Dobra. Proszę, taką mam prośbę i pytanie do ciebie. Nie chcesz w kolejnym odcinku jeszcze też mieć kwiecień? Że zrobię jakieś sianokosy albo... No właśnie chcę, bo chcę siewy zrobić. No i bajka, nowym nabytkiem. Bo ja też jeszcze kwietniowy odcinek jeden zrobić. Bo ja chcę zrobić siewy.
Właśnie myślałem, czy ty będziesz chciał go użyć, ale tak mówię, pewnie nie, bo nowy nabytek to byś chciał użyć, nie? Nagrywamy. A kto tu przyszedł? Młody. Możesz młody. Poszedł jako ten. O. I no. Dobra, szybki transport to będzie. To będzie trochę dłuższy odcinek, ale no, nowy nabytek troszeczkę spowodował to. No. Gdzie ty masz ten odcinek? Na samym przodzie gospodarstwa. Słuchaj, a ty mogłeś gadać, że to bym ci sprzedał ten mój obciążnik, a nie. A wiesz co, ja zapomniałem, że ty masz taki sam, nie? O, Arkadiusz opuszcza naszą kolonię. Wioskę już. Wyjechał. No. Zasięgi już tutaj nie łapie. O Jezu, ten sąsiad, ale ty silny jesteś. Jakaś... Ej, ten lekki obciążnik to wiesz. Znaczy wiesz, on jest lekki. Tylko sama konstrukcja waży, w środku nie masz nic wsypane. No ja. Muszę się niestety na GPS-ie, bo nie widzę tekstury. Za bardzo. Słuchaj, ty no. Chcesz ten cały gnój na to jedno pole wywieźć? Nie, na więcej. Spokojnie. Tu tak niestety już pora, ale mówię, nie odcinku nie będę orał tego dziadostwa. Aj, piękna akcja. Niedługo w realnym życiu. Ja to bym bardziej proponował teraz to robić, ale na drogach. Jo, no. Pod urzędami bardziej, o. Żeby nie było, że tam chcę wszystkim blokować, to pod urzędami. Dokładnie, święte słowa są się święte. Ja pier... Co? Ale mi wygniotło rozrzutnik. A ci mówię, że to masz coś z tymi łożyskami w tych kołach. Ale nie, dobra. Ja na dyszu się za... zaklinowałem. Dlatego nie chciał ruszyć. Dobra. Ale akcja szybko pójdzie. Mam taką nadzieję. Dobra, zaraz będzie trzeba. O, tutaj idealnie pod kukurydzę, bo tu nie wiem czy ktoś wie, ani nie mówię jeszcze, tu będzie siana kukurydza w tym sezonie. Więc tu będzie szybka orka. No. Sam się pracownik ci chyba stanął, jak coś. A dobra, ja za to siad przynajmniej, to najważniejsze. Na razie to pierwsze pole, to tam serwisant sieje. Aha, żeby aha, bo to przecież nowy był faktycznie. No i serwisant po prostu ustawia wszystko pod, nie, pod zetora. Kurwa, wkurz. Więc teoretycznie powinien być przy nim, ale on mi wszystko wytłumaczy. Po prostu mówi, że chce po prostu ustawić wszystko pod przysięgam, niego. Przysięgam, że te wszystkie drzewa kiedyś wytnę piściet. Nie, chcę się idealnie ustawić, czy jadę dobro odpowiednio, nie? To nie mogę. To ja to na dwa różutniki zrobię te pole. Jo, bo ja jadę obok jeden przejazd. Nie wiem jak ja to kijowo wjechałem, ale dobra, trudno się mówi. No to będzie taki krótki przejazd, a tam to na jeden, dobra. No i ja na półtora rzutnika to będzie. Poza odcinkiem oczywiście, w sumie można dzisiaj dwa odcinki przecież nagrać. No. Dobra, w środku też pada. A tak szczerze, Maciek serwisant właśnie se to ustawia, setora, pod siewnik, siewnik tam ustawia i też to, że przynajmniej zapłacę mu też za to, że zasieje mi to kukurydzę. Wiesz, jak się zasieje, to duży plus, nie? Jo. A też to, że tak szczerze go jeszcze pilnuje taka pewna osoba. Żeby siał. Arek. Nie, Arek duch, nie. Duch Arka. Nie. Mój znajomy tam go pilnuje. Aha. Jakby nie nagrywał i nie przyjąłby klas do mnie, to by ci pomógł. No to ja. Dobrze, teraz do mnie jest odcinek, nie? O Jezus,
trochę tam pogniotłem, ale mam dobry ten. Rozrzutnik wydaje mi się ostatni sezon jako rozrzutnik, potem jako przyczepa jeszcze to kukurydzy pojeździ u nas sezon 2 i ją wywalam. Bo szczerze bym mógł sprzedać ten rozrzutnik, ale jako że pamiętam początek serii był, to chciałem taki rozrzutnik, że mogę z niego zrobić na kukurydzę, więc na te dwa sezony powinno wystarczyć. No myśląc, ja widzicie, ja zrezygnowałem z obornika. Nie, ja chyba z wygnojowicy na razie zrezygnuję. Weź, tylko u ciebie będzie trochę gorzej sprzedać gnojowicę. Tobie będę oddawał, bo ty pewnie masz większy nabór. No. Ja nie wiem, czy ja mądry nie dosyp... Kurde, no to potem będę martwić się. Co? Bo ja chyba dosypałem więcej zboża, obornika tym pole, nie? I przez to mi zostanie tu kupa. Bo ja na... Ale dobra, to ja tym na jednym polu wysypałem tą kupę, to ona będzie na lato. I trudno. To ja, tylko po prostu mówię, że... Ja że uważam, tobie, że teraz... abyś chciał sprzedawać no. Gnojowicę, to to będzie ciężej, bo mało kto tak trochę kupuje. To ktoś no. By musiał ktoś tu z okolicy kupować od ciebie. A my to wiesz, to może ten, no też bardziej z okolicy, ale trochę dalszy kawałek, bo... Jak to powiem, to jest, to jak to powiem, to jest sypkie, no to na przyczepę wrzucisz. Ewentualnie na tira. To, no, dłuższy, no. To kawałek, dalszy kawałek przyjedzie niż gnojowica. Także to jest to drzewo, którego nie mogę wyciąć, więc one tutaj zostaje jeszcze. Może kiedyś zostanę pozwolony, pewnie zostanę za rok czy za dwa. Ja się nie chciałem z chłopakami kłócić, tam powiedzieli, że nie mogę w tym sezonie, mówię dobra, pozwoliście mi tamte. Chcesz, a ty tam czasem wapno nie powinieneś wozić, a nie... Spokojnie, po orce wlatuje wapno, to jest wszystko o. Przemyślane. A ty starasz się zmieszać, żeby szybciej wapno działało, jo? Jo, chłopie, tak to wjadę, nie? Ja wiem, co się tu, bo już pamiętam, których polek muszę dawać wapno, na których nie. Na jednym już dałem. Od znajomego rozrzutnik miał na testy. Ja tam akurat będę się starał, żeby Agrolet mi coś dał może na testy, ale to na następny rok, bo na ten rok nie chcę. Bo wszystko jest zasiane praktycznie. Dobra. Także tutaj jeszcze trochę powiększyłem, uważam, że jak fajne wyszło mi tu kawałki. Stwierdziłem, że pobawię się w te powiększanie pól. Rzadko się takim czymś bawię, a ta wycinka lasu, nie ukrywam, bardzo fajna jest. No bo to zawsze jak to powiększanie, to zawsze tylko łączyłeś dwa pola, zostało mi to tyle. No. Na większości serii, jakie graliśmy, to było dosłownie tak, nie? Rzadko się zdarza, żebyśmy pola powiększali przez wycinkę drzew. No tutaj jest to fajnie przemyślane. Akurat uważam, to jest fajny plus tej mapy, że są tak te pola zrobione, że można je powiększyć, nie? Przecież się tak powiększy, no. Że kupujesz działkę, no drzewa, nie? A po drugie nie ukrywam, że te drzewa trochę psuły mi klimat, bo tu jest trochę za dużo z tych drzew na tej mapie. I no mocny i, cień dają. Jo, i bardzo mocny cień dają, a ja trochę takich rzeczy nie lubię. Ale mam nadzieję, że to nie będzie problem. Ile ty w tym sezonie się jest, soi? Oj, trochę i będzie. A nie, dobra, ja muszę ten przejazd wjechać, bo nie jest skończony. Wiesz co, sąsiad, nie jestem ci w stanie powiedzieć, ale... 2 hektary chyba było tam. Jak to liczyłem, ale... No nie pamiętam. To podobnie, bo ja też około 2 hektarów. Dobra, tu jeszcze zostały 2 przejazdy, więc ja jeszcze szybko poprzeczniak zrobię. A, sąsiad, tam po odcinku mi pomożesz z tym, co tam działaliśmy u mnie na podwórku, wiesz, z tym. Jo. Też to w końcu tam. Dobrze, ty już masz jakiś plus minus cennik odnośnie usług, koszenia? Siania? Nie. Ale już tak na internecie tak więcej kosztuje w tej okolicy. No byś musiał, nie? To tak ci powiem. To ja. Dobra, 1,5 przejazdu, jeszcze jeden rozrzutnik na kręce i... Nie, jeszcze ja mam nowszy siewiec, to też będą mnie brali na usługi, na sianie. Jo, no, na pewno. Ja mam nadzieję, że ktoś mnie też na koszenie weźmie, nie? No. A nie wiem, czy mówiłem, zbiornik 4, nie, 5, 5,5? Tak? Ja wziąłem większy czy mniejszy? Nie pamiętam. 4,5 metra header, więc...
No ja chciałem ten kumbor, po prostu jak... a ty co się to o tym wiesz? No, ja powiem z tą kurwa jechany. No ja już ten kombajn. Czekaj, on był wtedy jakbyśmy u tych handlarzy te ciągniki oglądasz? On tam stał? Ja był podobny. No i ja od tego czasu wiedziałem, że go tu kupuję. Dobra. Ładujemy ostatni rozrzutnik. To jeszcze mam dwa pola do wyrzucenia, ale to po odcinku. Ja. No po odcinku. Albo nie, przecież już sąsiada mogę, przecież do sąsiada będziemy nagrywać. No. Także fajna akcja dzisiaj się znalazła. A ci powiem szczerze, że mi się trochę udało jeszcze, bo ten komuś był zamówiony na przykład w poprzednim roku. Zapłaciłem. No, ci go szukali go. Jo, no. Znaczy ja miałem takie coś, że się z nim uzgodniłem, bo tam z tymi chłopakami tam z firmy, nie pamiętam jaka to była. Wiesz, tam tacy są, którzy mają skubu u nas, nie? No, wiem. No to oni, to się udało fajnie mi załatwić, że ja go sprowadzi, że ja im zapłaciłem zaliczkę 2,5 tysiąca złotych. Oni mi szukali ten kombajn, ale jak oni go znaleźli, zapłacili te 2,5 tysiąca, co nie? Ale się udało tak zrobić, że że oni mi potem te 2,5 tysiąca oddali, nie? A ja im po prostu zapłaciłem później za robociznę. Te 2,5 tysiąca była taka zaliczka, że go biorę, nie? Bo i bardzo mało było w okolicach, znaczy w ogóle. No tak jak mówią, był z Niemiec sprowadzany. Ale uważam, że jak na swój rocznik, to ma bardzo dobry stan wyglądowy i designowy. Ale malowany był, ty to widzisz. Jo. Nie ma co gadać, no ale kotwit był, je widać, że malowany. No ale ja wiem, przecież on był malowany już chyba 2 lata temu. No, ale mówię tak ogólnie. Jest odmalowany, jest, ale lepiej odmalowany niż ja bym go odmalował, więc wiesz. No, to też byś się dłużej męczył. No wiem, zapłaciłbym tanio, ale wiesz. Kurde, ja muszę niedługo 30 malować. Nie lepiej ci ją sprzedać? Nie, jeszcze wiesz co, sezon chcę, żeby jeszcze u mnie była. Nie uda mi się wymienić wszystkich maszyn, które jeszcze po 30 są, nie? Jeszcze ja bym mógł ją wymienić, nie? To nie jest problem, ale wiesz, jednak... Jeszcze jeden sezon. I będę żegnał te piękne ciągnik na tej farmie. No ja Władka pożegnałem już. Z mojej gospy już nie wróci. Proszę, ja miałem szybciej 30, czy ty miałeś szybciej Władka? Ci sąsiad ci powiem, że ja miałem szybciej Władka. Bo ja u mnie baczył 28, no ja potem 30 bo kupiono. No. A ja miałem od razu Władka wzięte i cały czas Władek u mnie był. Potem był 2,5, nie, 2,5 mf, a składałem go i kupiłem Zotora. No i no ja Władek, a potem po 60 wleciała i... Ja chciałem 60, ale potem tak mówię. Nie wiem po co jadę na farmę, ja jestem upośledzony przecież. Dobra, ja go tu zostawiam. I się żadnego pola nie kupujemy spokojnie. Dwa ostatnie odcinki to było skupowanie pól. Tu beki są na sprzedaż, ale to takie... Gdzie jest mój casey? Dobra, idziemy orkę. Także no tak jak mówię, ostatni sezon tego pługu, bo przy tej orce to naprawdę będzie ciężko. A ty nie chcesz teraz tym mojego pożyczyć? Wiesz co, jadę nim. Tyle co wiem, to twój daje radę niby z tym. Jo, daje radę, ale ci powiem, znaczy, wiesz co, chciałem, ale potem tak nie. Chciałem, mówię... bądź, bo cię rypną i mandat będziesz miał. No sorry, siema sąsiad. To masz 3 stówy i 6 punktów kary. No, a pieniądze się muszą trzymać. Nie, wiesz co, chciałem, myślałem, żeby wziąć od ciebie, ale mówię, biorę tego jeszcze na ostatnie sezon. Na dobicie, jo. Jo, ja muszę go dobić, żeby wiedzieć, że go sprzedam, nie? Tak to bym, wiesz. No, to tamty, gdzie ta beczka tak kijowa działała, to już, wiesz, talerzowałem. No. I tam będę następny odcinku sadzić ziemniaki. Ci powiem, sąsiad, że te buraki są bardzo opłacalne, nie są. No wiem, jak aż tak, że na nich nie wyszedłem, nie? No ja na burakach gorzej wyszłem. No ale wiesz, to jest taki na razie taki do mnie, właśnie, za ziemniaki dostałem 14 tysięcy, za sprzedaż. A nie, dobra, to o sprzedaży powiem w kolejnym odcinku.
Co, za, co ile zarobiłem? Bo też mi się przypomniało, bo u ciebie było. Nie, u ciebie było. A, dobra, nieważne. U ciebie było cznes. Jo, wiem, ale nie sprzedałem. Ja sprzedałem coś? Coś sprzedałem chyba, dobra. Pszenica. Aha, no. Nie, jęczmień, sorry, ja w tym sezonie mam pszenicę, dwa kawałki. Czy jęczmień? Nie, pszenicę Nie. sprzedawałeś. A, serio? A w tym sezonie mam jęczmień? 15, 15 ton przecież pszenicy sprzedawałeś. To ja Czy w tym niecałe sezonie. 15? To ja w tym sezonie mam pszenicę? A w Tak. tym masz jęczmień. A, to dobrze, to dobrze. O, no, dobra, o tak chodziło. A ja mam i jęczmień, i pszenicę. No. Także orka na kukurydze, idealna na tym kawałku. Uważam, ten kawałek teraz, jak został tak powiększony, to dostanie fajne nowe życie. No, mi się spodoba też ten kawałek. Jo. Ci powiem, że jeszcze jeden przez i będę miał to pole zasiane. O, a to ty tam masz? 6 soje, nie? O, soja. Jeszcze jedno pole będę siał. Ja też. Ja słyszę, ile będziesz miał kukurydzy? Też dwa pola. A ile tam wychodzi hektarowo? 2 hektary. Mu to będziesz miał trochę więcej, ja mam chyba hektar w tym sezonie. Ja tak tyle nie potrzebuję na razie kukurydzy. No wiesz, sąsiad, ty nie, ale ja mam trochę więcej bydła. Jo. Ty, ale ty już masz tak, bo będę miał prawie 2 hektary soi, 2 hektary kukurydzy. Masz 4 hektary już. No. A gdzie tu jeszcze pszenica i jęczmień jest? No i to nowe pole rzepaku jeszcze. No, ci powiem, że ten mój kombajn, znaczy kombajn, kombajn dopiero będzie w pracy, że ten mój case, to aż tak, że z tym pługiem nie wygląda, nie? A nie, mały jest. No jo, jest mało, ale wiesz, no nie zawsze wszystko można było mieć, nie? No to jest, Od no razu. ty, to jest tak. Ja poszłem bardziej w nowy sprzęt, a ty bardziej poszłeś w nowe ciągniki, tak wygląda. No, to tak wyszło. No Ale nie, bo wiesz, ja nie chciałem tego. jakie ja mam maszyny do tego zetora? Wszystko prawie nówka. No to prawda. Ale wiesz, ja nie chciałem do tego case'a kupować aż takich bardzo nowych. No. Jeszcze chciałem inaczej, chciałem tego case'a kupić, więc u mnie bardziej na tym case'a zależało, nie? No. No mi chodziło bardziej o budowę ciągnika. Dobra, piękna orka. Mi chodziło bardziej o konstrukcję, że wytrzymała i w miarę mocny silnik. Ale ważne, fajny kawałek będzie na kukurydzy tutaj. No czy sąsiad. No, no, no. No ciekawy, kiedy ten zetruś wytrzyma z tym turem. Do kiedy? Ja powinien trochę wytrzymać. No to masz tonę łyżkę, nie? Nie, tak jak ja, tonę 400, to masz tonę, nie? Ja mam to, no. O. Dorada. Wiesz, bo ja nie mam tej przedniej osi. No ja mam i to jest u mnie ten plus tego case'a. No. Dlatego bardzo go chciałem tu kupić, nie? A to dzięki sąsiadowi go kupiłem. No. Sosza mi Za odmówił. coś go zżerała, no. Nie, sam sobie zapytał, kup przeciągnik. Mówię, dobra. A wiesz, że go nigdzie nie wezmę, to fajnie pasuje. Jak sąsiad twój case mam od godzin? Boże, case Zetor. Ale ten bez tura? Nie, no bez tura, ten twój główny koń pociągowy. Ten mój główny koń, już ci mówię. Bo z 15 ma już chyba, nie? Nie, chyba tyle, nie. No z 18. 13,5. No a ja mam 7. Ale nie wiem czy chyba w tym to, nie wiem czy teraz na Zetorze czy gdzieś tu już nie wbiłem. No Zetor wiesz jaki jest fajny, nie? No Zetor to myślałem, że będzie coraz mniej prac robić, a on jeszcze ma roboty, a roboty. Już ja teraz tak myślę, nie? No. Znaczy w tym sezonie jeszcze nie agregat chcę kupić. Wiesz, bo kukurydzę może będziesz w przyszłości trochę więcej siana, wiesz, po orce tak wjeżdżasz, no to wiesz. Wertepy, nie wertepy. Damn. Mogę zdradzić, że postaramy się w następnych sezonach dodać żyto na kiszonkę jako dodatkową uprawę.
Ale czy się Ja nam bym to to w uda? ogóle bym dawał inne uprawy, żeby było coś. Ja też, ale no nie wiem, czy się uda. No. Jak się nie uda, no to trudno, no to są rzeczy takie, wiecie. Ale jak się uda dodać żyto na kiszonkę, to przynajmniej by było żyto, nie? A jedna zawsze taka dodatkowa uprawa by była. Zwłaszcza, że są fajne akcje z nich. No. Wiesz o tym, jak na pyskowicach nam pomagałeś, nie? No, to była zawsze... To jest taka akcja, która może raz, na przykład, wiesz, raz na sezon, raz na x czasu, ale fajnie to idzie, nie? Jo. Ja na początku myślałem, żeby nie kupić piątkę tego pługa, ale potem się tak mówię, że nie opłaca się. Ani do tego dospawić piątą skibę, nie? To już trochę nieopłacalne by było. No to nie. Na przykład jakbyśmy nawet skończył zaraz odcinek, to od razu co nagrywam do ciebie, czy ty musisz się coś pogarniać? Ja muszę tu dokończyć te niektóre siewy. Aha, dobra, dobra. Czyli sam się odpowiem, że ma ten siewnik ma jeden mały minus. Jaki? Do kukurydzy czy agromaszka? Do zboża. Kukurydzy. Jaki? Na skosach trochę gorzej się. A. No to jest czekaj, to jest 4,5 metra, nie? No właśnie to, że to ma 4 metry, wiesz to. 4,5 masz... to wiesz, to... szerokość tu nim robi. No ale masz fajne, nie? No masz przyszłościowy kupiony bardziej siewnik, nie? No. Ile tam? 2-3 sezony za torem, potem do większego będzie konia pociągowego, nie? Poczepiony. O, tu za... Mówię, ten, jak, ja się zdziwię, jak on w tym, jak Zetor w tym sezonie nie wyplujął szelki. No to wtedy jak kupisz ten nowy ciąg, znaczy nowy, no kolejny ciągnik, to co wtedy? Zetor zostaje. Ale to co, tamtego Zetora sprzedałeś, czy jak? Czy je zobaczy później. Na początku trzeba mieć kasy na niego. No. To swoją drogą. Sąsiad będzie zarabiać pieniądze z mleka, ja będę zarabiać ze sprzedaży trochę drzewa. Bo mam fajny plan. Nie chciałem się bawić z drzewem. Mogę z tego zrezygnować, ale jest jeden kawałek, którego bardzo chcę przez drzewa zrobić i który bardzo mi fajnie wyjść. Właśnie, miałem powiedzieć, ja po odcinku, na następny mój odcinek, albo za dwa, przecież jak będą tutaj żniwa, no tu kukurydza w tym przypadku, ale ogólnie ja te pole tutaj upiększę, żeby nie było, te drzewa, które wyciąłem, to tam trochę dalej za skarpą się pododaję, jakieś krzaczki, żeby to trochę fajnie wyglądało, ale to wiecie, to później. Nie wszystko od razu na raz. Ale tak jak właśnie myślałem, tak będę to robić, żeby nie było aż tak źle tutaj, nie? Bo żeby są, ale to ja się sąsiad, wiesz co, ja zapłacę te drzewa, przecież ja się oddam pieniądze, bo to będą drzewa, które one mają być do ozdoby, nie? A ja chcę trochę większe posadzić, bo on, chyba, że wezmę jakieś miejsce, to się zapłacę, ale te dwa większe chcę kupić. Bo i tak one nie będą przeze mnie w ogóle już wycinane, tylko będą rosły, nie? No to ja. Jakby były wycinane, no to ja, no to bym zapłacił, nie? Ciekawe, czy jakbym zapłacił, czy bym wyszedł na tym interesie lepiej. A nie wiem, sąsiad, nie testowałem takiego czegoś. A ci powiem sąsiad, że tak oglądałem cię teraz za rozrzutnikami. No. I miałem takiego na testy, a tam zdjęcie pokazywałem. No, od takiego znajomego. Znajomego przecież. No to ci powiem, że on miał już na wapno i robił robotę, nie? Więc ja na początku gdzieś tam z tyłu miałem głowę, żebyśmy kupili RCW w dwójkę na spół, ale teraz tak myślę, czy nie byłoby lepiej, bo ty rozrzutnika nie chcesz, nie? Nie, no nie. Ja na razie z rozrzutnika rezygnuję. To wiesz co, ja bym go kupił? Nie wiem, czy w tym, czy w następnym sezonie, a ty byś mi po prostu, bym ci przyjeżdżał wapno wywalać, nie? No ja bym zobaczył, jak to wyjdzie. No, to jeszcze bo jeszcze może to, że ja może właśnie ugram z agromaszem, że na testy może mi da. No ale wiesz, teraz chyba nie ciężko by ci było go kupić, bo dość z tego co wiem, to one są dość takie mocne, nie? No ale wiesz o co chodzi, ja na jo, jeden sezon wiesz, dasz tam gdzie musisz wapno dać, to będziesz miał spokój przez sezony na niektórych kawałkach, nie? Czy tam dwa. No ale nie, na sam sezon to ja kupuję łódkę i na wszystkie w rypie. Ja też ci powiem, że ja tak zrobię, ja chyba w następnym sezonie znowu weźmę rozrzutnik na testy, albo go kupię. Bo też na będę to potrzebować. Wiesz, ja tu mam ten sprzęt dużo za gromasza, to oni tak jeszcze mi dadzą na testy. No ja no to wiesz, to tak. Trzeba, jak masz takie to trzeba akurat korzystać. Dobra, my ten odcinek już kończymy, nie będę już dalej jeździć, bo już ten odcinek trochę się za długi będzie robił. No. Ale czy czwarte pola zostało przeze mnie zaorane? Orka idzie dość dobrze, no za mały zestaw, to już wiadomo. Ze mną był dzisiaj Oskar. No byłem. Był z nami dzisiaj Arek, który był naszym nawecistą, link w opisie do jego kanału, zapraszam tam na akcję.
Jakieś może w końcu coś tam chłopak rzuci i co? Do nas, no, zapraszam do Oscara na następny odcinek z kwietnia. No i w kolejnym odcinku mnie też jeszcze będzie kwiecień, bo będą fajne akcje i co? Do następnego, trzymajcie się, a życzę miłego piątku, bo tutaj to zobaczycie. Zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Discorda i to do następnego, trzymajcie się, elo! Elo!